Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj temat, który spaceruje za mną już przez dłuższy czas. A mianowicie, było to kilka miesięcy temu, gdy wybrałam się nad rzekę, nad moją świętą rzekę i rozmawiałam z dewą wierzby. I w tym momencie już zachodziło słońce, już było właściwie po zachodzie słońca i był to taki moment, gdy zapada zmrok, gdy ten cały las w tym miejscu staje się taki tajemniczy, taki bajeczny, wszystko zaczyna ożywać, wszystko zaczyna świecić, takie oczki wszędzie się świecą. I moi drodzy, w tym momencie w konarach wierzby zauważyłam, że coś siedzi. Siedzi mała istotka i ta istotka tak spogląda na mnie, przywitałam się jak zwykle, ale nie wdawałam się w żadne jakieś większe z nią rozmowy. I moi drodzy, nabrałam wody, pożegnałam się z rzeką i szybciutko jak gdyby zabrałam się w tą drogę powrotną. I to jest dosyć daleko i najpierw się przechodzi przez jeden pagórek, potem przez drugi, przez trzeci, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tak dokładnie można to powiedzieć. I moi drodzy, na drugim mniej więcej pagórku, to było, jak dobrze pamiętam, tak, czuję, że coś idzie za mną. Gdy się odwróciłam, nic nie było widać. No, to doszłam do wniosku, że po prostu istotki takie, wiecie, leśne istotki, one robią sobie czasami takie żarty z Was. Te istotki natury są bardzo, bardzo specyficzne. Są i te dobre, i te mniej dobre, i te takie troszeczkę bardziej złośliwe. Różne są istoty natury. I moi drodzy, wróciłam do magicznej oazy i tak mniej więcej po godzinie byłam w kuchni, robiłam sobie herbatę, jak dobrze pamiętam. I nagle patrzę, a ta istotka z wierzby siedzi sobie w mojej kuchni. I ja się jej pytam, a co ty tutaj robisz? A ona nagle przybrała taki dziwny wyraz twarzy, taki wcale nie był to przyjemny, ale jeszcze nie było to takie przerażające, żebym od razu, jak to powiedzieć tak, symbolicznie zabrała jakąś świetlistą kulę i uderzyła w to stworzenie. Nie, 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 aż taka szybka to ja nie jestem. Moi drodzy, i ja mówię tak, słuchaj, co ty tutaj robisz? To nie jest twój dom. I zaczęłam się śmiać, ponieważ myśmy w magicznej oazie posadzili bardzo, bardzo dużo wierzb. I gdy dzisiaj przedstawię Wam ten temat, jak dewa wierzby działa, to mogę tutaj tak z uśmiechem na ustach powiedzieć, tak posadziłam sobie je na starość, gdy będę taką wstrętną, zgryźliwą, sfrustrowaną czarownicą, to będą mi te dewy pomagać. Dlaczego tak jest, to za chwileczkę się dowiecie. Nie, moi drodzy, my się posadzili te wierzby, ponieważ one szybko rosną i tak samo jak akacje, bardzo szybko tworzą cień, a wiecie, że tego cienia nam bardzo, bardzo było potrzeba, gdy przemienia się pustynię w las tropikalny, to pierwszą rzeczą, którą robicie, to jest właśnie stworzenie cienia. Ale wracając do naszej opowieści. I ta mała istotka zaczęła chichotać, zaczęła się śmiać. I ja mówię, słuchaj, ty musisz wrócić do domu, ty nie możesz tutaj mieszkać. I starałam się ją jak gdyby zabrać energetycznie i wysłać z powrotem. Ale istotka wcale nie była aż taka skora do opuszczenia magicznej oazy. I mieszkała tutaj ze mną 3 dni. I po tych 3 magicznych dniach powiedziałam, koniec, wracamy do domu. I wróciłam do tego miejsca, gdzie ją pierwszy raz widziałam. Ona oczywiście nie szła ze mną, wcale się nie zabierała do domu. I gdy będąc w tym miejscu, przywołałam ją i w tym momencie pojawiła się od razu w konarach i powiedziałam, tutaj zostajesz, tutaj jest twoje miejsce i tutaj mieszkasz. I tak żeśmy się rozstali i już nigdy więcej ta istotka się nie pojawiała. Nawet ja kilka razy byłam jeszcze w tym miejscu, bo wy wiecie, że ja bardzo często tam chodzę, nigdy więcej już nie pokazywała się, nie chichotała, nie pokazywała się w jakiś inny sposób. Dlaczego Wam to wszystko opowiadam? Ponieważ już wtedy powiedziałam sobie, koniec, muszę nagrać dla Was słuchowisko na temat dewy wierzby, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne. Ale oczywiście było mnóstwo innych obowiązków, innych rzeczy do zrobienia i ten temat tak czekał na mojej liście i czekał,
aż się wreszcie doczekał. Dzisiaj po prostu coś mi powiedziało: słuchaj, Maria, zabieraj się i przygotuj to słuchowisko. Nieważne, że jest jutro, nie jutro, pojutrze, rytuał dla Matki Ziemi, teraz to jest najważniejsze. I moi drodzy, dlatego zabrałam się i to słuchowisko w tej chwili dla Was przedstawię. Ale dlaczego ta Dewa Wierzby? Ponieważ ona jest bardzo, bardzo wyjątkowa. I to było mniej więcej też chyba miesiąc, dwa miesiące, gdzie już dużo, dużo wcześniej. Luisa wysłała mi zdjęcia takich koniuszków. Bazie to się nazywa. Widzicie, kilka miesięcy temu to już było na ostare oczywiście. Zrobiła mi zdjęcia właśnie tych koniuszków, wierzby i wówczas znowu otrzymałam ten impuls. Musisz przygotować to słuchowisko na temat wierzby. I tak, moi drodzy, wczoraj byłam znowu w tym magicznym miejscu i tam również posadziłam bardzo wiele wierzb, ponieważ wy wiecie, że wierzba jest niesamowita, że wystarczy kawałeczek oderwany, wkładacie to do ziemi i na pewno to się ukorzeni i wyrośnie wam piękna, piękna wierzba. I ja, będąc kiedyś w tamtym miejscu, widziałam, że ktoś obciął kawałki wierzby i one leżały na drodze. Ja je wszystkie po prostu pozbierałam i posadziłam je i one wszystkie tak pięknie rosną. I wczoraj byłam na spacerze z moim ukochanym i pokazałam mu: popatrz, to są moje wierzby, które posadziłam. I popatrz, jak niesamowicie one już tyle wypuściły gałązek, mimo tego, że jest pora sucha, a one tak pięknie, pięknie się przejęły. I moi drodzy, jeszcze może jedna historia, która jest związana z wierzbą i przejdziemy do omówienia tej dewy. Nie chcę Was tutaj zanudzać moimi prywatnymi sprawami. Pamiętam, że gdy byłam dzieckiem, a będą dwie historie. Pamiętam, gdy byłam dzieckiem, to otrzymaliśmy, moi rodzice otrzymali w prezencie od kogoś, ja już nie pamiętam od kogo, brzoskwinie. I tą brzoskwinię posadzili i wyobraźcie sobie, tak po roku okazało się, że to wcale nie jest brzoskwinia, tylko wierzba. I urosła taka piękna wierzba i mimo tego, że ja byłam takim dzieckiem, które zawsze prosiło moich rodziców: nie róbcie tego, nie róbcie tego i tak tego, ale wiecie, jak to było z naszymi rodzicami, każdy z Was to przeżył, że zawsze musieli postawić na swoim i to wierzby wycięli. Posadzili na to miejsce prawdziwą brzoskwinię i moja mama przez wiele, wiele lat jeszcze denerwowała. Dobrze, ona tego nie słucha, bo nie ma kodu dostępu. Przez wiele lat się denerwowała, że jak ktoś nam mógł podarować wierzbę, a to było takie symboliczne, takie piękne. I właśnie mojej mamie ta wierzba była tak bardzo potrzebna. Wy wiecie, gdy mój tata zachorował, to ona właśnie miała taki stan, w którym wierzba mogła jej bardzo, bardzo pomóc. I widzicie, ta siła wyższa wiedziała o tym. No ale wierzby już nie było. A kolejna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest wierzba, którą ja znam z dzieciństwa. Ja zawsze bawiłam się na bagnach, byłam takim dzieckiem, które zawsze lepiło z gliny różne dziwne rzeczy. I tam była taka stara wierzba i to było moje ukochane miejsce. Ja zawsze siedziałam na tej wierzbie, zawsze bawiłam się tam z moją przyjaciółką. To była nasza cudowna wierzba i ona do dzisiaj tam jest. Cała już spróchniała, cała już taka rozpadnięta. I teraz wiem, dlaczego bawiłam się ciągle na tej wierzbie, ponieważ miałam ten stan wierzby, takich pretensji do całego świata, że to mi się przydarzyło w moim dzieciństwie, właśnie ta sprawa molestowania seksualnego. Nie mogłam sobie z tym poradzić przez wiele, wiele lat i właśnie ta wierzba przyciągała mnie i cały czas spędzałam czas tam, ponieważ ona mnie leczyła, ona leczyła mój stan. A teraz już nie będę Was zanudzać i przechodzimy do omówienia dewy wierzby. Kochani, wróćmy do naszej wierzby, do tej dewy, do tej niezwykłej dewy, która tak wielu osobom może pomóc. Tym wszystkim osobom złym na cały świat, sfrustrowanym, a także w momentach, gdy po prostu nie widzimy wyjścia z pewnych sytuacji. Nie mówiąc już oczywiście o tym, o czym Wam już mówiłam wielokrotnie, że wierzba ma takie niesamowite działanie przeciwbólowe, gdy macie migreny, gdy macie jakiekolwiek bóle w ciele. To taka herbata z kory wierzby czy z liści wierzby może być cudownym wybawieniem, takim eliksirem, który działa bardzo, bardzo szybko, tak do 10, nawet do 15 minut.
Ale może wróćmy do tej wierzby, bo jeszcze wiele, wiele rzeczy jest bardzo, bardzo ciekawych. Może zaczniemy od samej tej mistyki, tej dewy. Zwróćcie uwagę, gdzie wierzby najczęściej rosną. Zawsze tam, gdzie jest mokro, przy jakichś magicznych źródłach, przy jakichś magicznych rzeczkach, jakichś źródełkach, ale również na bagnach. Czyli bardzo, bardzo często w tych wszystkich opowieściach, w różnych legendach, w różnych bajkach mamy właśnie to przesłanie o wierzbie, gdzie mówi się, że diabeł siedzi w jego koronie. Bo popatrzcie na to, na naszych na przykład polskich terenach, bardzo, bardzo wielu obszarach są takie albo płaczące wierzby, albo takie wierzby, z których robiło się koszyki, plotło się różne rzeczy i one mają takie niesamowite korony, takie bardzo, bardzo magiczne. Ja pamiętam, gdy jeszcze tak namiętnie malowałam obrazy, szczególnie w tym okresie dziecięcym, ja bardzo często malowałam właśnie takie drzewa, które mają korony, jak ręce, jak takie włosy. I to jest coś niesamowitego. U mojej mamy jeszcze do dzisiaj wisi taki obraz, który właściwie bardzo pięknie pasuje do naszej powieści Mroczne Góry, czy W zielonych oczach wiedźmy, gdzie taka dziewczyna z długimi włosami, czerwonymi włosami, tak jak Mariam, biegnie brzegiem właśnie rzeki, a nad rzeką rosną takie drzewa, takie magiczne, mistyczne, a w oddali, daleko, daleko widać zamek. I gdy tak patrzę na moje życie, to jest to takie niesamowite, że ten obraz powstał już dawno, dawno temu, mimo tego, że te losy Mariam, one cały czas jeszcze się dzieją, to wszystko cały czas powstaje. I tutaj bardzo wiele osób pytało mnie o to, Pani Mario, kiedy wreszcie ta historia zostanie ukończona? Ona nigdy nie zostanie ukończona, ponieważ ona cały czas ma miejsce. I tak jak wtedy utrwaliłam to na obrazie olejnym, który już w tej chwili jest taki ciemny, taki mroczny, bo już ma tyle, tyle lat i dalej wisi. Moja mama zawsze mówi, że najbardziej lubi ten obraz tej dziewczyny nad tą rzeką i właśnie tych wierzb, tych takich koron rozpostartych i chmur takich burzowych, jak znowu przede mną w tej chwili przed moim oknem. Moi drodzy, i tak właśnie w kulturze ludowej zawsze mówiło się, że to jest takie drzewo diabła, a dla mnie, gdy wiem, jak ta dewa działa i komu ona może pomóc, wiem dlaczego tak właśnie się o tym mówiło, ponieważ zwróćcie uwagę na takie wiedźmy, czarownice, złe. Te złe, negatywne, które pracują z tymi siłami negatywnymi, a które może nawet nie wiedzą, z kim pracują czasami, często przybierały one postać takich starszych kobiet, takich złych, złych na cały świat, sfrustrowanych, złośliwych, które wszystkim źle życzyły, rozczochranych, prawda? I gdy Wam opowiem, jak działa ta dewa i komu może pomóc, to zwrócicie uwagę, że wśród nas jest bardzo wiele takich osób, a także my czasami mamy takie stany. Bardzo wiele jest, głównie kobiet, może nawet 80%, które skończyły 30 lat, 40 lat, 50, 60, to mniej więcej zaczyna się po 30 roku życia i potem wzrasta coraz bardziej. Właśnie takich, które gdy nie będą nad sobą pracować, to przybiorą postać właśnie takiej wiedźmy, takiej kobiety złej, o poranej twarzy, o ciężkim życiu, zgarbionej i właśnie takiej, która każdemu źle życzy. Ale dlaczego tak jest, to za chwileczkę o tym. Może mówmy jeszcze troszeczkę więcej o tych właśnie magicznych wierzbach. Opiekował się nimi Veles. Wy znacie święto Velesa, ja często o tym mówiłam, pamiętacie? I Veles jest właśnie w tym naszym słowiańskich korzeniach. Jest tym bogiem podziemi, cyklu takiego właśnie przechodzenia,
urodzenia, życia, czyli narodzin, urodzenia, narodzin, życia i śmierci. Jest również takim bogiem, który często był utożsamiany z diabłem, czyli z tą ciemną taką energią, która jest bardzo materialna. I zwróćcie uwagę na to, że właśnie te osoby, którym wierzba może pomóc, one bardzo często siedzą w tym świecie materialnym. Ale o tym za chwileczkę. I teraz tak, sama nazwa wierzby jest wspólna właściwie dla wszystkich Słowian. I na przykład u nas jest to wierzba po polsku, po czesku wrba, po rosyjsku werba, na Serbii, serbo-chorwacji jest również wrba. I pochodzi to od tego prasłowiańskiego słowa wrba, który zawiera w sobie werb. I praktycznie we wszystkich tych obszarach słowiańskich są takie powiedzenia, że na przykład bardzo różne, ale najczęściej jest tak, że kręci jak diabeł suchą wierzbą, albo zakochał się jak diabeł w suchej wierzbie, albo śmieje się jak diabeł w suchej wierzbie, albo coś szeleści jak w wierzbach. I często jest to również porównanie z tą suchą wierzbą, ale również tą starą wierzbą o takich starych koronach. Co jest jeszcze ważne? Może to, że jest taka legenda, legenda właśnie o tym, że żyła sobie kobieta, która była bardzo płodna, czyli miała dużo, dużo dzieci, praktycznie co rok to prorok. I podobno Matka Ziemia była o nią zazdrosna i zamieniła ją w wierzbę. To jest takie troszeczkę negatywne skojarzenie z Matką Ziemią. Według mnie chodzi tutaj właśnie również o te trzy aspekty tej kobiety, tej starej kobiety. Czyli ta Matka Ziemia w tym momencie jako ta Baba Jaga, czyli ta stara właśnie kobieta. Bardzo często jest też tak, że mówi się, że właśnie na bagnach mieszkają te wszystkie boginki, topielice, rusałki i że one właśnie chowają się w koronach wierzb. Bardzo często również pioruny uderzały w wierzby, bo one rosły często właśnie w takich miejscach mokrych. No jest to logiczne. I może nie będziemy tutaj dalej przedłużać tego. Wiecie, że zwróćcie sobie uwagę na to wszystko, co jeszcze wywodzi się z tych rzeczy właśnie ludowych, o tym miotłach czarownic, lataniu na miotle, o wszystkich tych mitologiach. Warto sobie do tego zerknąć. Ja pamiętam, że mieliśmy na studiach właśnie mitologię Słowian i bardzo, bardzo wiele takich rzeczy interesujących było tam przedstawionych. I czasami warto do tych rzeczy wrócić, aby uzyskać takie głębokie spojrzenie na coś. I zwróćcie również uwagę, że w kalendarzu celtyckim jest również właśnie ten, jest również wierzba jako ten znak zodiaku w cudzysłowie. O czymś jeszcze mówi? Są takie powiedzenia, że na przykład wiklina, gonna dziewczyna skłonna, smaganie witkami wierzbowymi, czy zaklinaniem płodności, czary zdrowia, wszystkie te właśnie łaźnie słowiańskie, wszystko związane z wierzbą. Ale tutaj nie będę już Was tym zanudzać, ponieważ tego jest bardzo, bardzo dużo i jakbyśmy tutaj zaczęli opowiadać, to będzie bardzo, bardzo długie to słuchowisko. A ja sobie przygotowałam takie najważniejsze rzeczy właśnie związane z tą dewą. W czym nam ta dewa może pomóc? Ale specjalnie mówiłam Wam o tym, o tych wierzeniach, abyście nie przestraszyli się, że gdy będziecie w kontakcie z wierzbą, że nagle taki chochlik, jakiś duszek leśny, czy jakaś taka topielica Was przestraszy, bo ona się tam koło tej wierzby chowa. Nie bójcie się takich rzeczy. To wszystko jest naturalne, to wszystko jest, to wszystko istnieje i nie trzeba się tutaj niczego bać.
Jeżeli pracujecie z istotami światła, oczyszczacie się, to wasze pole energetyczne jest tak wysokowibracyjne, że te wszystkie duszki, one może was przestraszą, ale i tak uciekną. Moi drodzy, co jest ważne? Chciałabym, abyście zapoznali się również z działaniem medycznym wierzby, czyli do czego stosuje się herbatę z wierzby, z kory wierzby, działanie właśnie to takie jak aspiryna, jak panadol, paracetamol, czy jak się te wszystkie środki nazywają, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i tak dalej. Tutaj macie mnóstwo informacji, wystarczy wklepać sobie w internecie wierzba, herbata, właściwości albo działanie zdrowotne, wierzby. Jeszcze te informacje są, warto sobie te rzeczy zapisać. Prowadźcie sobie również takie książki, takie wasze księgi magiczne, nazwijmy je tak, takie zielniki. Ja wiem, że mnie biologia zawsze bardzo interesowała, jeszcze w szkole. Ja miałam mnóstwo takich, jak to się nazywa, susznik? Zielnik, gdzie suszyłam sobie różne roślinki, opisywałam ich znaczenie i mnóstwo tego miałam, całe połacie. I czasami, gdy wracam do mojego domu rodzinnego i zaczynam szperać w moich szafach i znajduję te wszystkie roślinki, różne ususzone maki, ususzone stokrotki i tak dalej, w tych księgach opisane. Jak sobie tak pomyślę, ile one już mają lat, to jest to po prostu niesamowite. Ale to jest bardzo ważne, ponieważ wy poprzez pracę z daną dewą i zapoznanie się również z tymi właściwościami takimi normalnymi, materialnymi, czyli jak ona działa na to ciało materialne, wy poznacie ją w 100%. Czyli nie tylko to działanie takie samej dewy, ale również to działanie właśnie takie na ten świat materialny. Zawsze to łączcie, ponieważ w naszych dzisiejszych czasach jest coś takiego, że specjalizujemy się. Specjalizujemy się w tym, a nie w tym. Jak jest specjalizacja, to tylko w tym, a o tym już nie mamy pojęcia. A ja wam zawsze mówię, kochani, miejcie oczy szeroko otwarte i unikajcie specjalizacji, czyli patrzcie na wszystko całościowo, globalnie. Tylko bez złych skojarzeń o NWO, o nowym porządku świata i globalizacji. Tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, abyście patrzyli na wszystko bardzo, bardzo szeroko, bo wówczas wszystko stanie się jasne, a gdy wy patrzycie tylko wyrywkowo, to wszystko jest taka wiedza, którą trudno zastosować. A gdy wypatrzycie na wszystko całościowo, to zobaczycie te wszystkie powiązania, jakie to wszystko jest fascynujące. Ale teraz nasza dewa, kochani. Mówi się, że wierzba jest dewą losu. Dlaczego tak jest? Ponieważ ona pomaga zazwyczaj tym wszystkim osobom, które mają problem ze swoim własnym losem. Czyli, jak mam to powiedzieć tak w krótkich słowach, wyobraźcie sobie taką, na pewno znacie z waszego otoczenia, teściową. Teściowa, która już nie ma męża, już go pochowała i teraz miesza się w życie syna. Nie lubi synowej, ciągle jej docina, ciągle żąda od tej synowej, aby ona coś pomagała, robiła, wszystko obok niej robiła, a zamiast słowa dziękuję czy jakiegoś podziękowania, to zawsze jest tylko narzekanie. Są również takie osoby, które znacie na pewno, które dzwonią do was i nie pozwalają wam dojść do słowa, bo tylko narzekają na swój los, na to, co je wszystko boli, na to, jak się źle czują, na to, co im się znowu złego przytrafiło i tak dalej. I wy po kontakcie z taką osobą od razu macie taki spadek energetyczny. Są takie osoby, na pewno je znacie, którym mówi się, że prześladuje je pech, ale osoby, które są o tym święcie przekonane i które uważają, że im w życiu już nic dobrego nie może się przydarzyć i że wszyscy są źli, cały świat jest zły, wszystko, co im się w życiu przydarzyło, to nie one są winne, tylko ktoś inny. I to od razu wyczujecie, również bardzo często sami mamy takie stany, gdy nam coś się złego przydarzyło albo jakaś taka seria nieprzyjemnych rzeczy, to zamykamy się w pokoju i obwiniamy cały świat. Prawda? Zapominamy o tym, że
że my sami jesteśmy kowalem naszego losu. Zwróćcie uwagę na przesłanie teraz 50. rytuału dla Matki Ziemi. Czyli, że my jesteśmy sami kowalem naszego losu i że w każdym momencie, ja Wam zawsze o tym mówiłam, możemy namalować czarną, grubą kreskę i rozpocząć coś na nowo. W każdym momencie. I również, gdy jesteśmy taką osobą, która ma 50 lat, 60 lat, 70 lat, 80 lat i która ma wrażenie, że przegrała życie, że wszystko w tym życiu potoczyło się nie tak, jak powinno, ale nie to ona nie jest winna, tylko mąż, rodzice, bo rodzice zamiast na przykład opłacić studia, to robili coś innego, że mąż zamiast wspierać, to robił coś innego, że dziecko jest wszystkiemu winne, że to, tamto i wszystkie inne takie rzeczy, czyli każdy jest winny, tylko nie ta osoba. I dlatego ja mam takie, podam takie powiązanie z teściowymi, bo bardzo często właśnie to dotyczy kobiet, ale tutaj wiecie, reguła tworzy wyjątki. Czyli zwróćcie na to uwagę, to jest takie uogólnianie, ale w 80% dotyczy to kobiet, dlatego uważajcie dziewczyny, bo może już macie tego zaczątki, że narzekacie na różne rzeczy, wszyscy są źli, że macie takie przekonanie, że życie Was skrzywdziło. Ale jeszcze może wróćmy do tego, jak to mniej więcej się objawia. No przede wszystkim jest to właśnie takie zdenerwowanie, że inni mają lepiej niż my. Czyli widzimy, że ktoś ma nowy samochód i zamiast cieszyć się tym, że sobie kupił ten samochód, to od razu jest tak, tak, bo jemu to coś tam, rodzina pomogła, a ja biedny czy biedna, no mnie nie pomogli, bo mnie życie pokrzywdziło. Albo ktoś ma nowy dom, albo ktoś ma, nie wiem, coś osiągnął, to zawsze takie przekonanie, że tak, bo jemu ktoś pomógł, a mnie w życiu to tylko kłody pod nogi. Czyli zwróćcie uwagę, jest to takie zdenerwowanie wewnętrzne, że innym jest lepiej w połączeniu ze światem materialnym. Najczęściej to się objawia, czyli że ktoś ma lepszy samochód, ktoś ma lepszy dom, ktoś ma coś tam lepszego, nie wiadomo co, a my jesteśmy biedni, skrzywdzeni przez los, skrzywdzeni przez innych ludzi, skrzywdzeni przez sytuację i my tego nie mamy. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie takie stałe narzekanie, że to mnie boli, tamto mnie boli, znowu tu mnie strzyka w boku, tutaj w pięcie, tutaj w tym czy w tamtym. I z tym związane jest to, że gdy jest poprawa, to tego ta osoba nie zauważa. Czyli gdy następuje poprawa na przykład i już przestało strzykać w pięcie i zapytać jej, no jak się czujesz, już ci jest lepiej? To ta osoba zamiast się cieszyć tym, że przestało ją strzykać w pięcie, ona Wam odpowie, a boli mnie dzisiaj głowa, a boli mnie coś tam. Czyli zamiast się cieszyć tym, że tam już jest lepiej, zaczyna znowu całą serię narzekania na coś innego. I tutaj te osoby z Was, które mają teściowe, takie teściowe, od razu wiedzą, o czym mówię, że gdy na przykład opiekujecie się taką teściową i już jej wszystko podsuwacie pod nos i wszystko dajecie, ja to nie mówię z własnego doświadczenia, bo ja z moją teściową nie mam, nie mam kontaktu, ale wiem to z doświadczenia z pracy z Wami, że to gdy zapytacie jej, no mamusiu, jak się dzisiaj czujesz, już lepiej, pomogło Ci coś, to od razu jest cała seria, że wszystko jest do kitu, wszystko jest źle i jeszcze gorzej. Mimo tego, że jest jej lepiej. A nawet jak zauważycie, że jest jej lepiej, to gdy ona zauważy, że wyście to widzieli, to zaraz podwoi jak gdyby tą porcję narzekania. Kolejna rzecz. Te osoby zawsze wymagają od innych pomocy. Czyli dzwoniąc do Was na przykład zawracają Wam głowy i wymagają pomocy. Ciągle chcą, aby im w czymś pomagać, w tym czy w tamtym. A jak już nie mają do kogo, to chodzą od lekarza do lekarza i to są właśnie najczęściej te osoby, czyli od jednej terapii, na kolejną i cały czas, że jej to nie pomogło,
I znowu idą do kolejnej osoby. Ja mam często z takimi osobami do czynienia, gdy odmawiam im pomocy, ponieważ ja już widzę w tej aurze, że ta osoba, ona tylko przyszła po to, żeby znowu jak gdyby nie przyjąć tej pomocy i za chwileczkę iść do kogoś innego. I tutaj staram się tym osobom nakierunkować je, ale często tym osobom nie sposób pomóc. I wy to zauważycie, że możecie na głowie stanąć, a te osoby dalej swoje. Czyli dalej narzekanie, dalej niezadowolenie, dalej frustracja. Przepraszam was, chyba zjadłam jakąś muchę. Kochani, przed rytuałem dla Matki Ziemi nie powinno się jeść mięsa. Ale żarty na bok. Wiecie, że jestem weganką już tyle lat. A te osoby, które nie wiedzą, to teraz się dowiedziały. Moi drodzy, dalej idziemy, bo temat rozbudowany. Jak te osoby poznać i gdy te symptomy widzicie u siebie, to uwaga, trzeba skontaktować się z dewą wierzby, aby Wam mogła pomóc. Zwróćcie uwagę, gdy ktoś, na przykład jedziecie w autobusie, jest para takich zakochanych ludzi i się całują na przykład i rozejrzycie się wokoło i zobaczycie takie osoby, które jak to widzą, to aż się w nich gotuje, że ktoś może być szczęśliwy, że ktoś może być zakochany, że komuś jest dobrze. Od razu rozpoznacie, to są te same osoby, czyli one nie mogą tego zaakceptować, że komuś jest dobrze, ktoś jest szczęśliwy i jakby mogły, to zaraz zepsują mu humor. I bardzo często to robią. Zepsują humor, zepsują zabawę. Gdy macie na przykład spotkania ze znajomymi i macie takie piękne emocje, piękne energie i nagle przychodzi taka osoba i macie takie wrażenie, że ona przyszła i w przeciągu 5 minut zmieniła się atmosfera i wszystko jest zatrute takim czarnym jadem. Taka czarna tarantula, taka czarna wdowa, która ma taki jad jadowity, że od razu wszystko zepsuje. Albo ma taki język cięty, że od razu wszystko zepsuje. Albo samą taką energię. I można to porównać właśnie do koszyka z ziemniakami czy z jabłkami. Jedno jabłko zgnite i od razu wszystkie inne się zainfekują. I tak te osoby działają. Macie właśnie takie wrażenie, że gdy ona się pojawi w otoczeniu, w pracy na przykład, czy gdzieś, to od razu już nawet nie wypada się uśmiechnąć, nie wypada powiedzieć, o, dzisiaj jest takie ładne słoneczko, ładna pogoda, bo ta osoba jest wiecznie niezadowolona. Jak jest słońce, to powie Wam, ojejku, jak sucho, jak gorąco, jak pada, to od razu, jak mokro, jak brzydko, jak... Ona jest zawsze niezadowolona, nieważne co jest. Co jest jeszcze może ważnego? To jest to, kochani, że takie osoby, one często nie chcą, by im pomóc. Czyli one wymagają tej pomocy od Was, ale tylko po to, żeby ukraść energię i tą energią jak gdyby jeszcze bardziej zasilić tego swojego czarnego demona wewnętrznego, bo gdy naprawdę tej osobie pomożecie, to ona tą pomoc zdepta. Dlatego, gdy zauważycie takie rzeczy u siebie, to naprawdę jest ostatni dzwonek, ponieważ jak to się dalej przemienia? Czyli na początku są takie słabiutkie symptomy, że coś Was denerwuje, gdy ktoś się śmieje, denerwuje Was, że jest ładna pogoda, denerwuje Was coś tam, macie takie poczucie, że ktoś Was skrzywdził, tak się to zaczyna. Taką wewnętrzną urazę, że do jakiejś sytuacji, że nie udało Wam się czegoś osiągnąć, dlatego właśnie to się pojawia w tym wieku 30 lat mniej więcej, gdy w tym momencie przechodzimy taką przemianę energetyczną, patrzymy na nasze życie i widzimy, no, to wszystko, co żeśmy osiągnęli, tego nie doceniamy i widzimy tylko to, czego żeśmy nie osiągnęli. I zapominamy o tym, że przed nami jest jeszcze ileś tam lat i możemy wszystko w życiu osiągnąć i wszystko zrealizować i w każdym momencie zacząć. Bo są osoby, które w wieku 80 lat zaczęły zupełnie życie na nowo. I tak właśnie działa dewa wierzby. Gdy tą pomoc od tej dewy się uzyska, można zacząć od herbatki.
Jeżeli boimy się takich spotkań z dewą, to zaczynamy od picia herbaty, zaczynamy może od rozmów z samym drzewem, a potem możemy ten kontakt nawiązać. I gdy ta pomoc zostanie nawiązana, ten kontakt, my chcemy tej pomocy, to bardzo szybko następuje taka niesamowita przemiana, tak jakby naprawdę z takiej poczwarki w sekundzie wykluł się motyl. Bo gdy ta dewa nam pomoże, to my nagle z tej pozycji, tej złości na cały świat, tak jakby pstryknąć palcami, i my przemieniamy się i nagle czujemy radość, czujemy, że wszystko jest możliwe, wszystko możemy zrealizować. I bardzo często zauważcie, że są takie osoby, które pamiętacie jako jeszcze takie osoby, takie odizolowane od całego świata i nagle jakiś piorun w nie strzelił i one nagle mają drugą młodość i one nagle cieszą się życiem i dla Was te rzeczy są nie do pojęcia, a może nawiązały kontakt z dewą wierzbę. Kochani, ponieważ ten stan tej frustracji i niezadowolenia, on jest na początku taki bardzo, bardzo delikatny, on się tak troszeczkę tylko pojawia, pojawiają się takie nastroje i on bardzo szybko się zwiększa. I w pewnym momencie, takim naprawdę już tragicznym rozwoju, takie osoby są bardzo samotne, bo już nikt nie chce z nimi rozmawiać, nikt ich już nigdzie nie zaprasza, bo one i tak zepsują każdą zabawę, nikt już nie odbiera od nich telefonów i one są tak osamotnione, że już potem z takiego dołka bardzo, bardzo trudno wyjść. Dlatego zwróćcie na to uwagę, gdy się pojawiają pierwsze symptomy, od razu nawiązać kontakt z dewą wierzby, aby nie doszło do takiej właśnie tragicznej sytuacji. Czyli moi drodzy, gdy macie jeszcze może kogoś takiego w Waszym otoczeniu, prawda? Jest taka teściowa i ona nie chce, by jej pomóc, prawda? To znaczy ona chce, żeby jej pomóc, ale nie chce, żeby jej naprawdę pomogło. To są kropelki doktora Bacha Willow w I-L-L-O-W. Właśnie to są kropelki z wierzby i możecie tak niepostrzeżenie dodawać tych kropelek do herbaty Waszej teściowej czy do jakichś napojów i obserwować, czy jakiś taki przynajmniej malutki momencik nastąpi takiego właśnie, takiej poprawy. Możecie zabrać teściową gdzieś na piknik i tak, żeby nie wiedziała, posadzić ją pod taką wierzbą. Albo przynieść gałązki wierzby do domu i postawić obok jej łóżka. Zwróćcie na to uwagę, jaka przemiana zacznie w niej następować. To jest bardzo, bardzo ważne i to może bardzo wielu osobom z Was pomóc, które właśnie cierpią pod wpływem takich osób. A gdy sami jesteście w takim stanie, to również Wam to może bardzo, bardzo pomóc. I na tym, moi kochani, ja może skończę dzisiejsze słuchowisko. Ja tutaj jeszcze mam mnóstwo innych informacji, ale nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przejść, ponieważ chciałabym również, abyście sami jak gdyby odkrywali dalej, żeby te moje słuchowiska były tylko takim malutkim impulsem, a Wy macie te impulsy w głowie i potem, gdy jest to dla Was potrzebne, to sobie to przypominacie, a dalej pogłębiacie temat sami. Czyli, co jest najważniejsze, to jest właśnie to, żeby zwrócić na to uwagę, gdy pojawiają się takie myśli, dlaczego mnie to wszystko spotyka. Dlaczego ja mam pecha? Dlaczego mi się to znowu zdarzyło? I gdy pojawiają się właśnie takie myśli, życie jest niesprawiedliwe, a wszyscy są źli, a temu to się powodzi, a mnie nie, to zwróćcie właśnie na to uwagę, że to jest ten moment, w którym należy nawiązać kontakt z dewą wierzby. I do tego Was, kochani, zapraszam. Wierzby są bardzo wyjątkowe. To są bardzo, bardzo wyjątkowe dewy i na początku możecie odbierać je, że są brzydkie w cudzysłowie, czyli będą pojawiać się takie ich twarze, mogą Was przerazić w pewnym momencie, ale potem, gdy nawiążecie z tą dewą kontakt, to zauważycie coś niesamowicie magicznego, że z tej właśnie brzydkiej dewy, z tej brzydkiej kobiety nagle pojawi się taka piękność,
Bo to jest właśnie również ta natura wierzby. Z jednej strony ukazuje Wam się jako taka stara, połamana, sfrustrowana, a gdy nawiążecie z nią kontakt i zaczniecie z nią pracować, to nagle pojawi Wam się jako taka piękna, młoda, pełna życia. To znaczenie symboliczne, w którym ona pomaga w tych stanach frustracji, przekonania, że życie jest niesprawiedliwe, przekonania, że wszyscy są źli, czyli takiej starej wiedźmy, brzydkiej, z jakimś tam narostem na nosie, w takich włosach zwichrzonych. A gdy Wy przyjmiecie tą pomoc od niej, to nagle takiej pięknej, młodej, szczęśliwej, która zrozumiała, że w każdym momencie, nieważne ile ma lat, może nakreślić grubą czarną kreskę i zacząć wszystko od początku, bo może wszystko w życiu przeżyć i wszystko może z wszystkiego czerpać radość. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy mieliście już doświadczenia z wierzbą, czy tak ją odbieracie, jak ją odbieraliście i czy macie w otoczeniu kogoś takiego, komu wierzba mogłaby pomóc, a może sami macie takie stany. I czy to słuchowisko Was czymś zainspirowało, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, bo ja czytam wszystkie te komentarze i one są dla mnie bardzo, bardzo ważne. I bardzo się cieszę, gdy piszecie komentarze, bo wiem, że to, co przedstawiłam dla Was, że jak Wy to po prostu odbieracie. Zapraszam Was na kolejne nasze spotkania. Wasza Maria Bukarti.